witamy wszystkich z Rybnika, Rybnik Stodoły. Tam znajduje się tama Zalewu Rybnickiego. Tutaj mamy rzeka Ruda. Sytuacja jest taka, że ta rzeka częściowo płynie pod Zalewem Rybnickim. Płynie takimi rurami, żeby się ta woda chyba nie mieszała, bo zalew jest zrobiony, żeby schłodzić elektrownia Rybnik. Tam ta fioletowo taka po niemiecku chałupa, to jest chałupa, kaj mieszkała ciotka papieża Jana Pawła II. Tutaj też kajsi się zaczyna spływ kajakowy zresztą Rudą. W latach 1947-1958 w Rybniku w Stodołach mieszkała i pracowała jako nauczycielka Stefania Wojtyła. Wówczas kilkakrotnie odwiedzał ją tutaj jej bratanek, ksiądz Karol Wojtyła, późniejszy papież. Między innymi był w Stodołach latem 1948 roku, mieszkając w wynajętym pokoju w domu przy ulicy Stalowej 17. W tym czasie wędrował po naszej ziemi, czytał książki, modlił się, rozmyślał. Aha. Czyli po wojnie, bo no jak widać, jak byk, dom jest po niemiecki. Jak dalej od tego domu mamy fajnie odrestaurowany jakiś dwór. Pewnie jest tam jakaś knajpa z tego co widzę. Sala weselna. Rewelacyjnie to tu wygląda. Jest starostrażnica. A tu jest droga rowerowa. Jest żabka. Tak jest. Jest jakaś grupa rowerzysty. No z Rybnika jak Gustaw, nie? Są w jego hajmacie. U Gustawa. Co? No u Gustawa. No u mnie z Rybnika, nie? Ja mieszkam w Bielsku. I tutaj mamy dawno strażnica na granicy polsko-niemieckiej. Jest to w sensie takim, że tutaj była granica II Rzeczpospolitej i III Rzeszy. Tak, zgadza się. Punkt celny 1922-1939. Co tam jest? Aha. Celny. A może i ja. Jak to tu przebiegała ta granica? Kniowiec był w Polsce, w Wałęsce. To nie są tu, nie? Też, a Stodoły to już było w Niemcach. My są konkretnie tu w tym miejscu, więc... A, czyli tu była gdzieś granica. Granica była tam, w tym jak miejscu. Jak to jezioro przecinek. Na tym nasypie, tak. Aha. No to ja ci to dobrze powiedział, jak my tu jechali. Gdzieś nawet tu był no ale budynek. Ogólnie to tu powinna być gdzieś granica po drodze też. Słupki, nie? No tu ich nie znajdziemy na pewno, w jeziorze na pewno nie, ale... Czekaj, nie, bo my są z tej strony, to my tu pojedziemy. To my przez granicę nie pojedziemy. No. Z
Znaczy się, ale że to... jak ja jechała tym szlakiem Jana Pawła, bo ja tutaj się tu jechała. Ale to jest, co ciekawe, to te barwy na tym, one się nie zgadzają z obecnymi barwami Niemiec. No nie. Bo to są barwy pruskie. No ale wtedy była Rzesza. To są barwy pruskie, czyli barwy Rzeszy, tak, zgadza się. No, wtedy była Rzesza. Oni mieli inną flagę w ogóle wtedy. No i tutaj ze stołu strażnik to tu jest za... zaśrubowane czymś. No. Ale tu, o, tu jest następne. I proszę. Jest kamień graniczny na zdjęciu. Pytanie tylko, kaj on stoi. Właśnie. Ty, ja taki coś gdzieś widziałam. Bo to jest kamień wersalski. Ja tylko się widziałam. Ty, tam dali kawałek. Możemy się przejechać tą drogą. Bo mnie się zdarzyło, że ja coś takiego widziałam. No, tutaj jest jezioro. Po tej drogi. I budynek odpraw celnych. Czyli pewnie z tej strony się wchodzi. Tu się wchodziło, tu się wychodziło. Paszporty sprawdzili. Dokumenty, wszystko i było git. Mamy kolejny krzyż tutaj. Miejsce to upamiętnia wydarzenia z dnia 28 stycznia 1945 roku, kiedy działania militarne z końca II wojny światowej rozgrywające się pomiędzy wojującymi stronami zaważyły na losie niewinnych mieszkańców tej ziemi. Wycofujący się żołnierz wojsk niemieckich zabił 6 żołnierzy Armii Czerwonej wkraczającej właśnie do stodół. W odwecie Sowieci pojmali i bestialsko zamęczyli w piwnicach pobliskiego domu celnego kilku miejscowych mężczyzn, którzy zostali tu pochowani. Po ustaniu działań wojennych dnia 29 kwietnia 1945 roku miejscem ich spoczynku stał się cmentarz w Rudach. Ofiarami zbrodni wojennej byli Józef Miera, Emanuel Konkol, Wiktor Marszołek, Piotr Swarzec, Franciszek Piecha. I to są ludzie od 21, 30, 38, 43 i 56 lat. Co za świnie, no. No jakoż to nie mieli Niemców zakatrupić, a nie Polaków. A nie naszych. No ale ta mentalność jest im do dzisiaj. Tacy byli przyjaciele. Przyjaciele, tak. Za PRL-u pewnie o tym nikt tutaj nie pamiętał. Znaczy się... No ale... Ludzie pewnie starsi pamiętali, ale... Ale gdzieżby też im pozwolili źle mówić o Armii Czerwonej. Przecież to była Armia Wyzwolicieli. Chociaż z jednej strony, no, trzeba też powiedzieć, że nie wszyscy ludzie tam to byli świnie, no. Ale tak ochołota się zdarzało. No. Też trzeba powiedzieć, że nie każdy Rus to zwolennik Putina. A więc ta granica była jakaś tutaj. Słupki są, ale betonowe. Teraz są betonowe słupki. A więc tu była granica, tak, Połęczce były już w Polsce. Tych oczywiście jezior nie było. Więc teoretycznie tutaj powinny znajdować się kamienie wersalskie. No, raczej nie by
gdzie tam jest. Ja musiała go pindzić. No nie, bo to tu jezioro zbudowali, to nie ma szans. Ale tak, oni chyba faktycznie mają jakieś zawody. Chyba nie udaje. Możliwe, że tak. Zalew Rybnicki i w oddali elektrownia Rybnik. To kamienia tu raczej nie będzie. Ale tam jest to będzie. Ja, tam dali będą. Łony nawet w nieboczowach będą. No, ale mnie się zdarzy, że ja też te kamienie widziałam, kurde. Tylko nie dobra. Wiem, gdzie, gdzie. To jest temat na dłuższą dyskusję. Na obczajenie. Na obczajenie. Dobra, ja bym... Granica polsko-niemiecko... wersalsko polsko-niemiecko granica. Wiemy, że tę granicę ukształtował traktat wersalski. Pliwice były w Niemczech. Tak, Pliwice były w Niemczech. Chociaż tutaj w rejonie Śląska, no to traktat wersalski nie za bardzo miał dużo do powiedzenia, bo granica to był efekt powstań śląskich przecież. Chociaż też nie do końca, bo... Też to nie do końca tak było, bo wiadomo jak to z tymi plebiscytami było powstania. No to jest skomplikowana historia. I tak się przyjmuje, że Polska odzyskała niepodległość w 1918, ale granice od razu się nie ukształtowały. Dobra, o granicach to my sobie jeszcze pogadamy. Bo czeka nas polsko-austriacka granica już. Zakaz wjazdu. Zakaz ruchu, ale szlak rowerowy prowadzi. To jest właśnie moim zdaniem nieporozumienie. Ale wjeżdżamy na tamę z zalewu Rybnickiego. Zakaz siadania i wchodzenia na murek. Tutaj są chyba jakieś zawody wędkarskie. No to teraz jadymy w stronę Rudów Raciborskich. To tak się chyba kiedyś nazywało, teraz Rudy. Tu jest taka trasa Lasy Rudzkie. Jeszcze nie tu, ale dopiero na nim zjadymy. Skąd o tym wiem? Ano taki jeden facet, co jeździ na kole po Śląsku, jechał, pokazał film. Ja ten film obejrzał, właściwie obydwa mnie obejrzeli. No i taka inspiracja jest, żeby tu jechać. Oczywiście, jak ten pan to ogląda, to go pozdrawiamy. Pan Franek. Pan Franek. Chociaż po śląsku to będzie bardziej Francek, albo Franc. To tu bardziej Franc będzie, bo to już są tereny po Niemczech. Ale on jest Jastrzębiu. Z tego, co udało się mi dowiedzieć. Moszczynicy, tak. Tamtaj żelazny szlak rowerowy. A tu mamy szlaki. Żółty, zielony. Ale to są na razie takie rowerowe. Tu są rowerowe, ale Ochojec, Szejkowice, Rybnickie trasy rowerowe. Rudy, czor. No, trzeba tu gdzie przyjechać, wziąć szmatę i to umyć. Szlak Jana Pawła II czorny na no. Rudy. Fajny szlak. Jechałam. Wyjechał kiedyś szlakiem, ale dookoła... Dookoła zapory, dookoła zalewu objedziesz nim. Kurczę, ja chyba też nim kiedyś jechał. Fajny szlak. Ja dookoła zalewu jechał.
No tutaj on się zaczyna przy stacji w Rybniku. Tutaj te szlaki, to jednak ta ziemia Rybniczko, to tutaj jest bomba. No. To już podobno się w stodołach zaczyna, ale od stacji w Rybniku też idzie, także pociągnie spokojnie. I turystyczne, jakieś konne nawet tutaj są. Aha, tu jest. Tu są glajzy. Streka. To są. Tudzież bana. Elektrowni glajzy. Tu jakieś konne szlaki do wyboru, do koloru. No. Ale są tu je drzewa. Na składane, nic nie składać do pieca. Zbierać chrust, jak to powiedzieli. Ale tu wonio w tym drzewie. To musiało być niedawno ścinane, bo jeszcze tu soki. Do hajcowania tym chrustem. Ale to jest świeżo ścięte drzewo. To jest bana. Z elektrowni. Prawdopodobnie kiedyś strum był. Kiedyś jeszcze druga linia była, ale się jakaś ulotniła. Logry zostały. U nas też przy okazji tej modernizacji kolei jest to lotnisko chyba, nie? Nie, no. Dwa to lotnisko? Nie. Lotnisko jest w Gotarkowicach. U nas też przy okazji tej modernizacji kolei była gotka o tych starych lograch. Niektórzy chcieli to wziąć, zrobić z tego płot w ogrodzie. Urząd im powiedział, że nie wolno, bo to jest szkodliwe. A jak leży na kolei, to nie ma szkodliwe. Zaczynał szlak, lasy ludzkie. Jakiś kamień 253. Tak. Ja? On tam jechał, później stąd przyjechał, tam jechał i taką pętlę robił. To my też tak zrobimy. Ja, kolej wąskotorowa Rudy, ja. Pętla, lasy ludzkie. Też możemy podjechać do tej kaplicy Świętej Magdaleny, to też jest niedaleko, a druga sprawa, tam jest granica województwa opolskiego. No to ja żeby zaliczyć. Ja był w województwie opolskim. No ja nie, bo prom kuźwa nie był czynny. Ale ten kamień mnie tu interesuje. To jest chyba pomnik przyrody nieożywionej, bo tu coś jest zaznaczone. Muszę załączyć nawigację, bo muszę tu pierwsza. GPS się traci. 222. A jak nawigacja mi idzie, To jest ciekawa sprawa z tym kamieniem. Ławka, zobaczcie jakie piękne kolory jesieni. Jakieś świnie tu były. Podziwiajcie się, co za banda. Flaszki po piwie, puszki, wszystko zostawione. To w piorunie jakżeś to. O, cigarety nawet zostawione. Kurde, komuś się kurzyć nie chciało, są cigarety zostawione. Ja je wezmę, te cigarety. Ale kurzyć nie wydę. Tutaj w Rudach chyba. Tu jakoś droga dochodzi. Asfaltowo, tu jakoś hacjenda, polsko-bieda. No ale kolory jesieni mamy piękne. Tu. Tu mają chrust do zbierania. Daję do tej hacjendy. Zabytkowa stacja kolejki wąskotorowej w Rudach. Na początku XX wieku.
wieku. Obecnie wraz z linią kolejową stanowi skansen. Dawna parozowodownia mieści się w Muzeum Zabytków. Aha. Że nie wolno jeździć... Niedziela od 11 do 19. Nie wolno jeździć na rowerze, ale kludzić chyba można, nie? To chyba kludzić mogę, nie? Taki oto cuk. Ja. Ale wiesz co? Jakiś żurek bym zjadł. Sprawdzimy, czy ty placki w tej chwili. To Makłowicz tu był. O. Parabu. Para, busco el cabrú. Jadą do stodu. To jest właśnie kolej wąskotorowo. Fragment kolei z Gliwic do Raciborza. To przepraszam, co wieża wodna? Z pewnością. No tak, bo pewnie nie skoro musieli... Skoro żuraw jest, to... Wodę musieli ten. To ja. To ostre jest następne wodę. Ja bym zjadła ten żurek. Dobra. Dzień dobry. O której jedzie następny parowy? Parowy 13. O 13. To byśmy poprosili tak. Dwa całe bilety i jeden kulkowy. 13. Małego psa. Możemy mu zabrać ze sobą. A bilet trzeba mu kupić? Dobra. A zdążymy zmienić przed muzeum czy po? A to jak wolicie? Ja uważam wchodzę, bo to jest teraz zamknięte, bo nie jestem wejście, ale na przykład to nie. Dobra, to szlak zabytków techniki. Ten nie będziemy zwiedzać, nie? Tak, możemy wejść w ten? Dobra, no to w takim razie też dwa normalne, jeden kulgowy do muzeum i jeden taki odblask z kolei powinniśmy się też jest lokomotywowy, nie? Czyli hajc. To tam są. Hajc. Tego tu jest. Logry, jak się bunkry. Stara buda telefoniczna. Świetlica. No dobrze, że to tu dbają. Kary stoją, stare garce. O, i coś co jeszcze mamy.
Hebel. Hebel. No. Sierp, widzisz. Stare koło, chomonta. No. Chomonta. Wygor. Wygor. Gdzie miał stare koło. No trochę go coś się pokrzywiło. Ja, tapkę ma tą brawkę skrzywioną. Kaj to jest tym... Kaj te gospodynie z tymi plackami. Kaj Makłowicz był. Chyba już ich nie ma. Tu jest jakiś... O! Co to tu jest? Nie dotykać eksponatów, tu jest muzeum. To raczej tych placków nie zimny. Co? Nie ma dziś owarzyń, podziwaj się. No właśnie. Tam musimy jeść. Ja. Żurek sobie kupimy i tyle. Coś zjemy, bo nie wiadomo co gdzie znajdzie. Ja. Jest rzeka Ruda. Lasami jadymy. Ja już widzę pewien obiekt, który będziemy odwiedzać. Bobry? No pewnie są. Rzeka Ruda. To bardziej tak po polsku. I ta nazwa Ruda. Jakby to na śląski przetłumaczył, to by była Ryszawo. Ryszawo, tak jakby u Rudy, to dwa wiśli spadą, że Ryszawy. A niestety wiśli już nie żyje. Czyli ten szczekwieczka. Zgodowa chod. Tu jest ten szklany krzyż, czy co to było? Ja. Wie jak ci słupek, ale to jest leśny słupek. Szklany krzyż. 18 września 1939. Paskudne czasy. No niestety. Ale tu ponoć kiedyś stała kaplica. Nie wiem co tam godął. Szklany krzyż, czy to jest... Szkło? Tylko tak czuć, aby szkło było. Ja? Przejeżdżamy przez rzekę Ruda. Właściwie nad nią. Zaś. Uwaga, Marcin! I tu mamy prawdziwą perełkę architektury. Stare opactwo cysterskie w Rudach. O, z historią cystersów w tym rejonie to jest bardzo dużo opowiadania. W każdym razie to był bardzo taki zakon, taki takie robotne chłopy, o. Oni bardzo dużo dobrego tutaj zrobili. Ja pamiętam, jak ja tu był pierwszy raz, to ten kościół był jeszcze w dobrym stanie, a to tu wszystko, te budynki po tym klasztorze, to była ruina dosłownie. Matki Bożej Pokornej w Rudach.
To jest pastwo cysterskie w Rudach. O, jaki to księdza mi ginął taki. Paruza. Chyba, że to nie są mnie. Nie, to jest ta pustka. Kajlasy wygorały w sierpniu 92 roku. Też to wygorało. Platforma z Dekowo, żeby się na ten las podziwać. Wszystko wyfajczone. W sierpniu 1992 roku. Wszystko się zaczęło od Iskry. Od Iskry jechał se cuk po glajzach. Miał niesprawne hamulce. No i się zaczęło. Jeden z największych pożarów, a kto wie, czy nie największy pożar w powojennej Polsce. A to dość fest tutaj gorało. Ludzie zginęli, strażoki. Masakrycznie to tu było. To było głośne. Wtedy. Ale teraz już widać, że ten las się odradza. No co prawda ludzką ręką, no ale... Wiem, że w 2013 będą coś. No właśnie. Więcej szkła niech dowają, wywalają i takich rzeczy. O, tu mamy takiego ciekawego grzyba. Czerwienieje się muchomor. Ktoś już kąszczek może odkroił, spróbował, zjadł. Teraz taka moda nastaje na jedzenie muchomorów. No ale w sumie jak ktoś chce zjeść ostatni posiłek w życiu, to jego problem, jego sprawa. Dobra, no to tu mamy właśnie zdjęcia tego, jak to zgorało. No to tym samym wjechali we województwo opolskie. Ale to oznacza, że nie są my poza Śląskiem, bo województwo opolskie to jest takie województwo, które jest praktycznie w całości na Śląsku. Nie wiem, która to jest moja wizyta na terenie tego województwa. Trzecio, czwarto albo... Co trzecio, czwarto? Wizyta opolskim. Tu jest pas drogi granicznej. Bobrunowanie. Jak na wschodniej granicy. O, i druga jest... Czekaj, jak to było? Pas drogi granicznej. Nie? No, tu jest pobrunowane, słupki stoją. To po lewej stronie mamy reżim Łukaszenki. No mi cholery by się nie zgodziło. To mnie i z tym.
Co? Ni cholery by się nie zgodziło. Przede wszystkim brakuje tutaj jednego elementu. Płotu. A mianowicie płotu. No i samej granicy. A są my na drobnych terenach niemieckich. Ale wieżyczka jest. Ale gdzie Ambuna. Ambuna, ja. Do strzelania. Do czegoś dojeżdżamy? Co to tam jest za tabula? Tabula rasa. Dużo rowerzystów. Na MTB, na grabelach. Jakoś tabliczka, jakiś szlak tu chyba jest. Co to tu mamy? Kaplica Świętej Marii Magdaleny, 300 metrów. Powiat Raciborski. Tam, gdzie odradza się las. Jakbyś nie wiedział, że się na Górnym Śląsku, to byś nie uwierzył. Chyba pociąg jedzie. Bo wąsko to robi. Tu? No. Coś ci tam słyszeć? Coś tu mamy. Tu to firemany jechały, a nie pociąg. Strażowy. Coś tutaj ta kaplica. To wybudowali. Przykryli te kaplice, widzisz? Ale to jest w renowacji. No właśnie. Ale też widać, że to jest też popękane. Wrócimy do województwa śląskiego. Po prawej stronie kolej do elektrowni Rybnik. Ale już tylko spalinowy. I to jest dalej teren Pogorzeliska. Po pamiętnym pożarze w 1992 roku. Jesteśmy już w rejonie Kuźni Raciborskiej. Wjechaliśmy z powrotem na szlak Lasy Rudzkie. Zielony szlak, przejeżdżamy przez Sztreka, Dzierbana, który prowadzi do elektrowni Rybnik. Rozszabrowano już przez czas. Były dwa tory, na jeden. Jedna glajza. Myślę z to, że ja tu już kiedyś jechał z Michałem, że ja był na tym Pogorzelisku. Ale to już parę lat temu było. Na pewno nie na tym kole, czyli rowerze. Na tym poprzednim kółku. Wiem, że my wtedy do Raciborza chyba zajechali. Był plan, żeby do Rybnika cugiem przyjechali. Z Pszczyny. Jechali my tu z Rybnika. Był plan zrobić taką pętlę z Rybnika, z Raciborza do Rybnika, ale po tym
my uznali, że jadymy z Raciborza do chałupy. I tak też było, tu jest jakiś kamień, jakieś napisy. O, 17 sierpnia 1852. Ale co to są za litery, to nie powiem. Jakiś korona, czy co to? 17 sierpnia 1852. Co by to było? Może też jakiś pożar wtedy był. Co tu mamy? Tu jakiś grób w lesie. Andrzej Malinowski. 59-92. Czyli tu jest grób jednego ze strażaków, bo to są te strażacki. 33 lata, a tam idę, młody chłop. I się w tych autach skolili. Dali mamy. Aha, kolejny. Jest grób pamięci, miejsce pamięci Malinowskiego. W 15. rocznicę pożaru tragicznie zmarłym młodszemu kapitanowi Andrzejowi Kaczynie, druhowi Andrzejowi Malinowskiemu, walczący z żywiołem, Kuźnia Raciborska, wrzesień 2007. Tragedia, współpraca, doświadczenie, przyszłość. 25 lat po wielkim pożarze, pamiętamy, strażacy, leśnicy, policjanci, żołnierze. Rzeczywiście było tutaj masakrycznie. To jest Dom Powstań Śląskich. Aha. Już to są dość blisko zaś województwa polskiego. To było w zasadzie na granicy województw. Bo to wtedy było katowickie i opolskie. Aha, tu jest grób Andrzej Kaczyna. 38 lat. Tu prawie, że w moim wieku. Jak żywe takie młode chłopy zginęły. Kajsi tu jedzie. Tu już nie są. O, w Kuźni Raciborskim już są, ale na chwilę wjadymy do solarni, a to oznacza, że będzie województwo opolskie. Śląskie Longodo, do widzenia. Co to? Gmina Bierawa. Solarnia. Kajś Cuk, słychać jeszcze. I mamy województwo opolskie, powiat kędzierzyńsko-kozielski, gmina Bierawa. My w solarni szukaliśmy tam jakiegoś jedzenia, niestety nie znalazliśmy. A tutaj po prawej stronie dojechaliśmy do lotniska, w środku lasu dawnego lotniska. Dawne lotnisko leśne. Piszę. No. Można. Aha, tutaj jest. Choby zbiorniki są. Z wodą. I tu można tankować ta woda. W okolicach Kuźni Raciborskiej jakiś most. Co to jest? Rzeka Ruda. Ale pokręcono tu jest, no, faktycznie. Tak to skręcono. Ja tu chyba wodują kajaki. Ja artysta nie widzę. Taki winkle po 90 stopni tu ma. Ale czysto woda nawet leci.
Tu piaszczyste dno widać. No. Tu na chałupę. Tu kurczę żądnego przygód tu trzeba. Albo urbex history. No i opuszczona chałupa. Nie było tych krzoków, to ja bym tam wrócił. Kajsi, my wyjechali za Kuźnią Braciborską już. To jest kępa. Góra Zamkowa chyba. Ja. Góra Zamkowo. Jeszcze 13 km do Rud. O, nieźle. Jaki pies tu jest? Co to jest za pies? To jest kaplica Świętego Huberta. Kapliczka ufundowana przez myśliwych koła łowieckiego Ponowa w Kędzierzyn Koźle. W 70. rocznicę działalności koła. To tu mają myśliwi. Ja. No to fajna sprawa. Jak to teraz jadymy? Prosto. No my. To szkoda. Wie zakaz ruchu. A że nie. Wytyczono objazdu trasy rowerowej. No więc. Musimy go złamać. Kanalizację kupimy. No i wypadła da. Chałupa po niemiecku, po prawej stronie jedna się zawaliła. Stodoła się zawaliła. Nie wiem, dojedziemy do Rudów od strony Raciborski. Tu już praktycznie zero w lesie. No bo też z dziećmi. Ale fajnie się jedzie. Nie ma wiatru. Nie ma ani za ciepło, ani za zima. Przecież jakbyśmy stanęli, to pewnie by wyślizgało już. Ale super trasa. No i co warto zauważyć, oznakowanie jest odblaskowe. Widać go w ciemnościach. O właśnie, się wyłanio przed nami. Tak więc nic tylko jest. Odblaskowe tabliczki. Ale tu my do jakiegoś ciemnego lasa wjechali. Będzie nas straszyć. Tak, pętlamy zamkli. I co, jademy tam? Kaj, po ćmoku? No. Zielonym szlakiem. Odwaga, pętlamy zamkli. Ja. To może być problem, dobra. Oświetlenie jest? Jest. Musi być. Nie świeci się. Na innej opcji. Zamknijmy pętla szlaku Lasy Rudzkie. Bardzo fajny szlak. Bardzo dobrze oznakowany. Polecam. Nawet bez GPS-a idzie objechać, bo nawet bym się w pewnym momencie stracił. To co słychać, to kolejkę w Rudach. Żółty szlak na Rybnik Stodoły. My też są odważni jechać w terenie, którego nie znamy, przez lasy. Po ćmoku całkowicie praktycznie. Oczywiście nie mamy światła jak najbardziej, bo bez światła to my nie ujechali nigdy z tego. Ale nawet też fajnie się jedzie, jest ciepło. Bestie odblaskowe mamy już odleczone, żeby nas widzieli.
jakoś damy radę. Piosek! A, piosek! A. Troszkę piosku się zdarza. No to ponownie my są w Rybnik Stodoły. Już kończymy naszą rajzę. 64 km. Jest zielony szlak. Żółty też. Także... Aha, jeszcze z tymi cygaretami. Te cygarety przewiózł. Więc trzeba będzie je wypierdzielić. Taki oto rzeczy na trasie znalezione. Więc robimy to tak, żeby tego żaden nie zakurzył. Co? Zmiażdżone. I do Hasiuka. Więc do Hasiuka z tym. A my kończymy ta rajza, pakujemy się i wiadomo wszystkim, czymcie się i do zawsze. Fajnie było, po cimoku się skończyło. Jak zwykle. Jak zwykle. Ale cóż, to co dobre szybko się kończy. Czymcie się. I do zawsze.